Dobry wieczór, jesteśmy już. Jesteśmy. Tak, w końcu jesteśmy. Jesteśmy. Dobry wieczór, ja się nazywam Perfekcyjność, ze mną w studiu jest Maddox. Cześć, witajcie serdecznie. To jest taki program, który się nazywa Perfekcyjność, zaprasza na drinka. My jeszcze pijemy, a już... Już nas grzeje. Grzeje nas to akurat, już prawda. Nas grzeje. Ja w ogóle dzisiaj się dowiedziałam, to jest dla mnie nowość. Nie wiem, czy ty wiesz, że we wtorki o 22 jest też premiera nowego odcinka Gry o Tron. Nie, nie wiem, i żeby było zabawniej, nie oglądałem nigdy Gry o Tron. Ja też właśnie nie, dlatego jest taki żenujący, po prostu dzisiaj ktoś mi mówi, wiesz co, ja tak chcę oglądać na żywo, ale nie mogę, bo jest nowy odcinek Gry o Tron. Ale w Stanach, czy, czy w Polsce na jest? Na kanale na H, takim, który jest, wiesz... Aha, nie możemy... Możemy, ale po co mamy mówić? Jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj razem, będziemy pić. Tak. To jest najważniejsze, bo ty wybrałeś sobie dzisiaj... Prosecco. To właściwie nie jest drink, bo to jest tylko po prostu prosecco. Tak. Ja nie wiem, czy akurat to jest dobre, bo ja to tak... Tak, jest okej, okay, jest w porządku. Najlepsze są, żeby było zabawniej, z tego sklepu na B. Też nie będziemy robić reklamy. Naprawdę, za tak? Dwie dyszki i ono jest naprawdę spoko. Są jeszcze dobre w sieci francuskich sklepów Carrefour i one są już trochę droższe. No i oczywiście no coś koło tego, tak? Bo prosecco... Szczerze powiedziawszy, z tego, co próbowałem w życiu, ileś 10 prosecco, no to, no nie, no Boże, przeniosłam je, ale ileś naście marek, tak wcale cena nie idzie w parze, nie dostałem tym w łeb, bardzo dobrze. Profesjonalnie widzisz, bardzo no jednak jesteś ze mną w studiu. Chociaż ponoć, to wiem mojego znajomego, który się interesuje winami, tak, że się otwiera tak delikatnie, żeby lekko pyknęło, ale nie wydało prawie w ogóle odgłosu. Tu nie da rady, wiesz, bo jest jednak troszeczkę już, się, tak jak się nagrzeliśmy my tutaj, także tak. Ona też się troszeczkę grzeje. Ja pozwolę sobie tak nalać, wiesz. Bardzo proszę. Wracając do tematu, próbowałem wiele tych prosecco, za 40-50 zł wcale nie były lepsze, a nawet bym powiedział, niektóre były gorsze. Teraz mówisz, kurwa, kupiłam takie droższe? Nie, naprawdę nie. To chyba, ja nie wiem ile, ale za 40 chyba kosztuje. Zależy, gdzie kupujesz. Mogłam pójść do sklepu na B, trzeba było mówić wcześniej. Za 35 zyla też. Tak? Tak, i za 32 chyba najniżej. Koło mnie. Ale ja pozdrawiam mój sklep nocny, nie wiem, czy oni mnie oglądają, ale jeżeli tak, to ja pozdrawiam, bo oni... Jesteśmy w bliskich relacjach. Aha, rozumiem. Tak powiedzmy. No ja mam nocny sklep, który wygląda jak kiosk ruchu z lat 60., więc nie jesteśmy w bliskich relacjach, bo z nim nie było mi przyjemnie i zazwyczaj staram się kupować jakikolwiek prowiant, alkohol, napoje przed godziną 22. O nie, to u mnie zdecydowanie jesteśmy w bardzo przyjacielskich relacjach. Pani jak mnie widzi, to mówi dzień dobry. Co dzisiaj? Dzisiaj znowu nabiję sobie kasę. No tak niestety jest. To na zdrowie. Cheers. Na zdrowie, tak. Zdrówka. Państwa też. No mogło być zimniejsze, no. Jest okej. Okay. Jest okej, okay. Przeżyjemy. A właśnie, to co muszę powiedzieć, to, że jesteśmy w Polska Live i możecie nas oglądać na polskalive.pl, to oczywiście już wiecie, bo nas tam oglądacie, ale też na Snapchacie jesteśmy Polska Live i chyba nam robili jakieś snapy, ale my nawet tego nie wiemy. Dzisiaj? Tak. Ja robiłem snapy dwa. No ale to swoje, a tak. Ja tu mówię, że nam zrobili tak, wiesz, z nienacka, jak nie mieliśmy okazji zobaczyć. No, mam nadzieję, że nie było aż tak źle. Natomiast mnie przyłapali, jak jeszcze się ubierałam, wiesz, także mam nadzieję, że wtedy nie było snapa. Bo to byłoby trochę mniej wtedy byłoby zakryte. Taka cenzura. To powinna być. A i jeszcze jedną rzecz powiem, bo takie ogłoszenia, wiesz, na początku lubię robić. Tak, parafialne. To jeszcze powiem, że jutro jest fajna impreza. G-Match. Wybierasz się do The View? Nie, nie słyszałem o tym. Co w ogóle nigdy nie byłem w The View, żeby było zabawniej. Super, jeszcze. Słuchaj, to jest doskonałe miejsce, jeżeli chodzi o położenie, bo jest naprawdę świetna lokalizacja, bardzo wysoko. Chcę tam zrobić koncert pewnego razu, więc przyjdź, myślę, zobacz to miejsce że, jutro, zapraszam że serdecznie. Warto. Widziałem, że trochę osób też tam koncertuje, wydaje mi się, że to jest fajne miejsce na górze. Mam obsesję na punkcie widoków miast, szczególnie u nas w Polsce nie mamy wiele miast, w których są do oglądania te widoki. To prawda. Poznańska zabudowa w hotelu była genialna, bo o godzinie 6 rano po koncercie, półtora miesiąca temu mój asystent wszedł do Narni, że tak powiem. Mieliśmy wyjście na dach, które było na tyle zabudowane, że nie było, bardzo ciężko było spaść gdziekolwiek. No więc mądrze, inteligentnie. Ja też stwierdziłem, że muszę i spędziłem na nim 20 minut oglądając wschodzące słońce nad Poznaniem. Było niesamowite, magiczne. To się rzadko zdarza rzeczywiście. Przeżycie i nawet sobie snapa zapisałem całego, co mi się rzadko zdarza, ale zauważyłem, że na wyjazdach zazwyczaj zapisuję całe story. Bo... Możesz to powrócić po prostu do tego rzadziej, bo tak to w Warszawie to non-stop mamy te same widoki. No. Ale The View koniecznie. Ja was zapraszam też o 23 najpóźniej wystartujemy, myślę, że wcześniej, o 21 spoko. Otwieramy i jest co to super. Jest takiego speed dating tak zwane? Nie, to mylisz miejsca. G-Match, taka impreza drugi raz będzie się odbywać. Jest taki fajny DJ, który przyjeżdża tym razem z Paryża, poprzednio mieliśmy z Brazylii. Naprawdę fajne wydarzenie w takim starym, dobrym, utopijnym stylu. Ja nie wiem, czy ty chodziłeś do Utopii. Byłeś w Utopii. Byłem w Utopii. Pamiętam, tak. Byłem pierwszy raz w Utopii i to było jeszcze... Ostatni raz, kiedy byłem w Utopii, bo ją parę miesięcy później zamknięto, tuż
już po półfinale Mam Talent, w którym odpadłem, więc było fajnie. To już rozdawałeś autografy, czy jeszcze nie? Wiesz co, nie pamiętam, no bardzo ciężka noc. Rozumiem, rozumiem, czyli to może świętowałeś po prostu wtedy? Świętowałem wtedy, jak najbardziej. No, odpadłem, ale było co świętować. Była impreza bardzo super. Zostaliśmy jeszcze dwa dni dłużej chyba w Warszawie, o ile pamiętam. Dwa dni dłużej w Warszawie. Chociaż ty nie jesteś z Warszawy, ty jesteś z Złotoryi. Ja się urodziłem w Złotoryi, ale tak naprawdę moje rodzice są z Lubina, Zagłębie Miedziowe. Natomiast przez to, że w Lubinie najpierw spędziłem około 2,5 roku, a potem wylądowałem we Francji, więc moje pierwsze skojarzenia są z Paryża głównie. Więc zawsze mówię, że moim pierwszym domem tak jak byłby najbardziej zarejestrowany Paryż, bo to jest to miejsce, za którym zawsze tęsknię, do którego chcę wrócić. Zawsze mówiłem, że żyć mogę wszędzie, najlepiej chciałbym w Nowym Jorku, a umrzeć w Paryżu. Wiesz co, powiedzieć, ja mam w Paryżu miałem okazję być raz z moją przyjaciółką. Byliśmy tam chyba z 5 dni. To był fantastyczny wyjazd. Jakoś tak wszystko było świetnie. Pogoda była okej, nie było za gorąco. Piliśmy mnóstwo dobrego wina oczywiście. Mieliśmy doskonałą lokalizację. I tanie wino we Francji jest, no, oczywiście, że tak. Tanie i całkiem przyzwoite jak na tą cenę, bo w Polsce przy cenie nie kupisz. Tak. I pamiętam, wiesz, kilka takich mam przebłysków, gdzie właśnie siedzimy gdzieś na jakimś, wiesz, polach marsowych. W ogóle jest jakaś taka bajeczna atmosfera. Byliśmy też w The Queen. Nie wiem, czy kojarzysz ten klub. Nie, ja byłem troszeczkę za mały, żeby chodzić do klubów. Disneyland. Nie, to ja z kolei zupełnie nie. Natomiast pamiętam właśnie ten klub, moja koleżanka, która w ogóle jest taka rockowa bardziej i nie lubi takich rzeczy, to poszła ze mną do tego klubu, gdzie właśnie takie house'owe, wiesz, utopijne granie. I pamiętam, wiesz, nawet mam takie wideo z nią, kiedy ona tak stoi, jest tak najszczęśliwszą osobą na świecie w tym klubie. Oczy ma wielkie, mówi, to jest najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła. Także było tak cudownie. Nie chcę już dlatego tam znowu jechać, wiesz? Ja w ogóle wyjeżdżając za granicę do wszystkich klubów w Berlinie spędziłem parę imprez. Było bosko. Chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio byłem w Szczecinie w Love Clubie, gdzie grałem koncert. Fantastyczne miejsce. Prawda? Gdyby w 1/10 nasi warszawcy, właściciele klubów, nie wszystkie, bo we wszystkich nie byłem, ale w tych, których byłem, mieli tak profesjonalne podejście do prowadzenia swojego biznesu i robienia performance'ów jakichkolwiek artystów, czy to drag queen, czy to wokalistów z talent show, czy to artystów, którzy są lata w branży, to byłoby wyśmienicie, bo to... Nie, przyszło to moim najśmieszniejsze oczekiwania, była to realizacja jak najbardziej zachodnia. I Szczecin się blisko z siebie Berlina. Śmieje. Tak, Szczecin się z siebie śmieje, że oni są, że to jest dziura i że tam się nic nie dzieje, ale realizacja tej imprezy była, przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Ja z tobą zgadzam, bo super w Szczecinie było. Kilka razy już się zdarzało w przeszłości, w historii, jak jeszcze tego klubu nie było, tylko były wcześniejsze, że oni mieli naprawdę, i zwłaszcza kluby gejowskie właśnie, czy to takie powiedzmy otwarte, miały doskonałe nagłośnienia. Świetne w Szczecinie, kiedyś był taki klub to ludzie przyjeżdżali, słuchaj, nawet, no może nie z Berlina, ale gdzieś z okolic, żeby oglądać po prostu, co tam się dzieje, czy właściwie posłuchać, bo to chodziło o dźwięk. No teraz Love Club, który rzeczywiście jest bardzo profesjonalnie robiony, a ja, wiesz, też się cieszę, bo ja jestem z kolei z okolic Szczecina. O! Tak, to są moje rodzinne strony. Bardzo mi się podobało w Szczecinie, muszę przyznać. Tak, prawie na stapie, tego nie mogę zrozumieć. Co, naprawdę. Jak ci się może Szczecin podobać? Tam jest bardzo ładne tam miasto. Jak to nie? Jest spoko starówka, całe to Wały Chrobrego. Starówka, która jest zrobiona sztucznie i nigdy nie było tam starówki. Wały Chrobrego są zrobione naprawdę nieźle. Fontanna, przy której są organizowane, byłem na deptaku nad tą fontanną w ogóle, gdzie Bogusława, był jakiś... Bogusława, deptak Bogusława. Tak, nie wiem, nie pamiętam, tak. Muszę przyznać się bez bicia, natomiast była super, super atmosfera, bo wtedy były jakieś targi, na których były kwiaty i w ogóle zastanawiam się, czy nie wziąć kwiatów sobie do Warszawy, no ale no że jechałem nie, niestety nie. Pociągiem, to tego nie zrobiłem, może dobrze, bo zostawiłem mnóstwo rzeczy w pociągu i pan, który... Zostawiłeś dużo rzeczy w pociągu? Tak, zostawiłem okulary nowo kupione, którymi się nie nacieszyłem, bo mnie tak smutno. Myślałem, że walizkę jakoś zrobić. Nie, to już bez przesady, ale pogonił mnie pan z przedziału, bo siadłem w wagonie, który był pusty i wszedł, to moje miejsce. Dobra, to idę do innego siąść sobie, do pustego, bo... Jak będziemy mieli przerwę, to ci powiem o mojej przygodzie, jak kiedyś miałem cały przedział zarezerwowany, jaka była... No mogę teraz, ale to jest taka smutna historia. Znaczy smutna. Miałem cały przedział zarezerwowany dla siebie, bo po znajomości. Nie będę mówić skąd znajomość, pewno się domyślasz skąd znajomość, jeżeli chodzi o PKP. Okej, dobra, mam. No i siadam w tym przedziale, calusieńki dla mnie. I jest no, 6 miejsc, no ale wszystkie są dla mnie zajęte. Jest tam oczywiście awantura, bo jest przeładowany pociąg, gdzie stoją w korytarzach. Ktoś tam się do mnie dobija, prawie że drzwi wyrywają, bo ja sobie zamknęłam oczywiście na spokojnie. No i ktoś mnie tam legitymuje, czy ja na pewno mam tutaj te przedziały. Ja mówię, no mam tam miejscówkę na 6, no to przepraszam i tak dalej. No ale chwilkę tak odpoczęłam z godzinę z kawałkiem, mówię, no wpuszczę tych ludzi, bo przecież nie przeżyję tego. Słuchaj, i wpuszczam ludzi i to jest 4 chłopaków, 3 na rezerwie wojskowych, młodych. O matko.
i jeden, słuchaj, student z Poznania. Nie, słuchaj, byli tak wdzięczni. Dziękowali mi non-stop. Mówi, że w ogóle, że super, czy ja na pewno chcę tu usiąść, czy chcę przejść, czy chcę wyjść, czy wszystko jest w porządku, czy powietrze, wiesz, że nie za zimno, nie za gorąco. Byli po prostu najuprzejmiejsi na świecie, także... A mi było trochę głupio, no bo ja ten, wiesz, miałem tak, no wiesz, no nie zapłaciłam za miejscówki, tylko miałem takie, wiesz, rozumiem. Na lewo. Na lewo załatwione, na lewo. Ale się liczy. VIP. W końcu, nareszcie człowiek może się poczuć. Tutaj też mamy czerwoną kanapę, to prawie VIP-owsko. Prawie VIP. No, mów, że skóra. Okay. Skóra. Nie, bo ekolożki, ekologowe nazwienia. Jak widzisz, ja też jestem w parzące, jak ja to mówię, jak baleron w ekoskórze. Bardzo mam coraz mniej produktów używam. Ja mam, widzisz, dzisiaj takie moje poncho, bo ja szukam azteckich korzeni swoich. Mhm. Pewno nie mam, ale co mi szkodzi poszukać. I mam zamiar właśnie, wiesz, jakoś wrócić do... Zawsze miałam to po raz pierwszy na takim bingo w Blogbarze i właśnie mówię... Chyba pamiętam nawet. Byłaś wtedy? Byłem wtedy, no. I mówię właśnie, że to jest po mojej babci, która brała w tym ślub. Podejrzewam, wtedy że chyba nawet rozmawialiśmy uwierzyły. Na temat twoich włosów. Po kim są. Tak, bardzo możliwe. Tak, 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 to prawda, tak było. Tak było. Dobra, nie wracajmy do starej historii, a zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Teraz krótka przerwa muzyczna, za chwilkę wracamy do jej perfekcyjnej zaprasza na drinka. Ja piję dzisiaj drinka, a właściwie prosecco. Prosecco. Z Maddoxem. Cześć. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Zapraszam, zapraszam. Oczywiście, że zapraszam na drinka. Dobry wieczór znowu. Dobry jest wieczór, ze mną Maddox wieczór. Nadal. Jeszcze nie uciekł. Nie. Chyba okej. Okay, ani nie schowałem się pod kanapę. Jeszcze tam dobry znak. Tylko nogę wyjąłeś z kolei. Znowu. Nogę wyjąłem, bo... Było widać, że masz. Że mam. Mam bo to nie ma się co wstydzić. Dużo, że... Słuchajcie, podczas... Ale ja lubię siedzieć na kurę, żeby było zabawnie. Wszystkie te dziwne pozycje. Uwielbiam. No, w domu notorycznie też tak siedzę. Wszyscy się zawsze ze mnie śmieją. Najfajniejsze moim zdaniem rozmowy zawsze są w trakcie przerwy. Bo nie wiem, czy zauważyłeś, że wtedy po prostu milion tematów mamy, które możemy, wiesz, tak. bez jakiegoś ładu, składu poruszyć. Tak. I później chcemy do nich wrócić teraz. Ja spróbuję wrócić do niektórych. No. Mówisz przed chwilą, że oglądałeś ostatnio, że skończyłeś dzisiaj film. Tak. Jak to się nazywało? Królowa Lodu i łowca. Tak. Kontra łowca to jest, czy i łowca? I łowca. Ja nigdy nie wiem. I właśnie chciałem ci powiedzieć, słuchaj, że widziałam doskonały, bo miałem okazję teraz być w Azji i ostatnia chyba to powiem w tym programie. Świetny drag show, słuchaj, gdzie dziewczyny po prostu w Manili na Filipinach. Wow. I właśnie był też motyw, gdzie one właśnie dwie, wiesz, były takimi królowymi gdzieś tam, wiesz, na różnych końcach sceny. Mhm. Scena w ogóle, wiesz, wyjebana, wielka, jakieś 12 metrów, wiesz, tu śnieg się jakiś sypie sztuczny, tam coś się dzieje. Fantastyczny po prostu pomysł. Ostatnio, w ostatnim sezonie RuPaul's Drag Race też był motyw fantasy, tak? Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz. Ja, ostatni sezon to tak średnio akurat. Naprawdę? Jakoś nie akurat czasu, bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało to, że było dużo nawiązań i super. Uwielbiam ale... świat fantasy i a ja chcę wejść z kolei na drag queen, bo o tym chcę porozmawiać. Proszę bardzo. Bo w twoim nowym teledysku... Tak. Właśnie teraz myślę, czy to są... No nie, na pewno jedna jest drag queen, bo akurat znam Ciruska. Kojarzę. Tak, Ciruska, mm-hmm. która jest na pewno drag queen. No, Billy Moore, on wiem, się to... tym trochę bawi. Prawda? Natomiast zależy, co to jest jeszcze sztuka drag, tak? Czy sztukę drag, do sztuki drag zaliczamy już cross-dressing mm-hmm. pod coś. Z jednej strony trochę się wczuł w rolę i tak, wszedł tak. W performance, więc super, bardzo mi się to podobało. Natomiast wiem, że jeszcze, poza tym jest młodziutki, więc dajmy mu trochę już czasu. Już jest taki młodziutki. Jak to? 18 lat? Ja go poznałem jako 15 lat i wtedy zaczynał. No okej, okay, no to miał 3 lata, nie odrobił lekcji. To prawda. Odrób lekcję, chłopaku. Tak, bo on na pewno nas ogląda, więc akurat mógłby odrobić. Właśnie, ale skąd ten pomysł na akurat taki... To był, zgaduję, że twój, to znaczy tak podejrzewam, że... Wspólny, bardzo mhm. wspólny, dlatego, że siedliśmy z Ciruską. Ciruska jest prywatnie bardzo bliskim moim przyjacielem. My mhm. się znamy już... Nie powiem ile lat, bo będzie to świadczyło ile ja mam. Będzie można obliczyć. Parę lat. Mm-hmm. Więcej niż rok. Więcej niż rok plus VAT. Mm-hmm. W każdym razie. I siedliśmy i się zastanawialiśmy, co możemy fajnego razem zrobić. Oraz z Tomkiem, z jego partnerem. I doszliśmy do wniosku, że chcemy drag queeny i chcemy to budować. W międzyczasie pojawił się pomysł, żeby nawiązać do wielu, wielu ikon, przede wszystkim tych lat 80., do Freddiego Mercurego, Prince'a w ogóle mieliśmy tak. nawiązanie zrobić i Davida Bowiego. Oczywiście. To było jeszcze w ogóle, wszystkie rozmowy trwały przed tą smutną informacją o śmierci Davida Bowiego, więc wszystko było tak naprawdę zaplanowane i stało się to trochę przypadkiem, jak już
wiedzieliśmy, że David Bowie opuścił ten świat i cały show biznes, chociaż żyć będzie jego muzyka. Show biznes akurat nie opuścił, myślę, tak, to tak, prawda. Zawsze będzie w nim żyć i istnieć, tak. Bo jest inspiracją dla wszystkich artystów. No, bardzo gro artystów. I wtedy już wiedziałem, że trzeba to zrobić. Pierwsze pytanie od mojej opiekunki z wytwórni było, czy się nie boję, że zostanę zjechany przez Davida Bowiego. Powiedziałem, że... Wydaje mi się, że ostatnio czego się nie tknę, to wszystko jest zjechane, więc strasznie zaczyna spływać tam na mnie jak po karce. Nareszcie. Więc chyba się popłaczę z wrażenia, jak kiedyś usłyszę jakiś komplement. Nareszcie, to jest dobrze, że to spływa. Długo to trwało. Nauczyłem się tego i myślę, że to jest jakiś proces wewnętrzny, który przyszedłem i bardzo się cieszę, że ta płyta jeszcze się nie ukazała. Materiał ze 150 piosenek, które były... 150? Jesteś pojebany? Tak. To jest bardzo znaczy, dużo. To jest tak, że dostałem 150 utworów, dostawałem i przesłuchując materiał wybierałem... Ale nie nagrałeś wszystkich tych 150? Nie. Może wystraszam się, że po prostu nagrywasz i teraz wybierasz... Nagrałem około 40 demówek. Z 40 wybrano najpierw 14 najlepszych, ostatecznie jest ich 17 najlepszych, a teraz dochodzi jeszcze 5 utworów, dla których miejsce trzeba zrobić na płycie. Więc generalnie mamy materiał na dwie płyty i bardzo się cieszę, że ten album się nie ukazał. Ja potrzebowałem dojrzeć, zmienić się, dorosnąć, zastanowić się, co chcę robić ze swoim życiem artystycznym. I wracając do Drag Queens, tak. W teledysku, to był eksperyment absolutnie approved, jak ja to mówię, dlatego, że forma drag i bardzo mnie to ucieszyło po tym, jak już zdecydowaliśmy, że robimy taki, a nie inny teledysk, jest coraz bardziej doceniana nie tylko w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest program od 8 edycji, ale również w Polsce. W Polsce również jesteś pojawił się pewien? Go Drag, w którym też miałem okazję ostatnio brać udział. Oczywiście, to robi Krzysztof. Tak. Stasiu, Krzysztof chyba też tam. No jest tam kilka osób, ale tak. Ale wiesz co, bo ja mam takie wrażenie, ja znów powrócę do tych czasów utopijnych, dlatego że wtedy jeszcze w Polsce też była taka drag queen Lola Lu. Nie wiem, czy ty kiedykolwiek miałeś okazję poznać. Nie. O, to była właśnie drag queen na światowym poziomie. I zresztą jakaś tam 1/3 Polka, 1/3 jakaś tam Belgijka, 1/3 coś tam. Ja sobie poznałem Gloria Viagra. To jest w ogóle inny też. Sympatyczną osobą, po prostu żyrafą tysiąc, bo ma 2,10 m wzrostu. I lubi też obcasy, właśnie, bo to jest właśnie to. Natomiast, Lola była taką osobą, która potrafiła zgarnąć za występ w Polsce wtedy, to było z 10 lat temu, 10 tysięcy złotych za noc. Wow! Także to był ten poziom, mówimy o tym, mówimy o złotówkach też, żeby nie było. Ona niestety wyjechała do RPA, wyprowadziła się ze swoim partnerem w końcu, więc jakby to zabrakło. Ja mam wrażenie, że po niej została totalna pustka. Przez lata potwierdzam to, że była na polskiej scenie pustka i teraz to, co się dzieje, takie jakieś trochę odrodzenie tego w dzisiejszej Polsce, co jest zabawne. Właśnie. To może to chodzi, taki ruch oporu, dragowego. To tak działa zawsze, że jak się słyszy z jednej strony mega krytykę, to zazwyczaj to, co jest najbardziej krytykowane, zaczyna rosnąć w siłę i pnąć się jak bluszcz. Natomiast... To ty też się pniesz, rozumiem, bo skoro mówisz, że krytyka cały czas, to teraz się pniesz. Nie wiem. Myślę, że jeżeli jestem tak bardzo... Ponoć zawsze jest najpierw negacja, potem wielka nienawiść, a potem wszyscy się zachwycają i obserwując kariery wielu artystów, tak jest. Czy tak będzie w moim przypadku, zobaczymy. Ja nie zamierzam się poddać i nigdzie wyjeżdżać i odpuszczać sobie tego, co robię i to są pobożne czyjeś życzenia. Nie, no way. Ja uważam, że jest jedna zasada. Jakby nie jechała karawana, karawana jedzie zawsze dalej, psy szczekają i nic się nie dzieje, trzeba robić swoje po prostu. Ale chcę wrócić do tych drag queens, bo to jeszcze chwilkę chcę pociągnąć, bo to jest temat moim zdaniem właśnie taki w Polsce trudny, w tym sensie nie mówię o sytuacji politycznej, oczywiście, że jest trudny, tylko mówię o tym, że drag queen w środowisku nawet z którego się wywodzą, czyli środowisko LGBT, mają nadal nie najlepszą jakby opinię i nadal... Zresztą ja myślę, że zasłużenie też często te występy były średnie. Nie, musimy to przyznać. Była dziura duża po tej Lolilu i jakoś brakowało mi, żeby kogoś kto zastąpił. Oczywiście była gdzieś tam Jacqueline, która próbowała robić coś bardziej parodystycznego może, ale też fajnego oczywiście. Natomiast ona też ostatnio zniknęła. Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek wiesz, co się u niej dzieje, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Druga Maryla była przez jakiś czas gdzieś tam nadal występuje, ale jest już też mniej widoczna. No teraz pojawiły się to nowe, czy Charlotte, czy Aldona Relax, czy Ruska chociażby, prawda? Więc jakby jest to takie pokolenie, ale nadal ja mam wrażenie, że to są takie... W Czyruce zarąbiste jest to, że podchodzi bardzo artystycznie i zadaniowo, za co pochwalę ją tutaj na antenie. Nie wiem, czy nas ogląda, jeśli na tak, pewno. To pozdrawiamy, bo dziewczyna ma naprawdę pomysł.
I jest potwierdzeniem jednej najważniejszej rzeczy, która panuje w show biznesie na całym świecie, że nieważne ile masz pieniędzy, jesteś w stanie kreatywnością, pomysłem, obronić się. I to jest super, bo nie wiem, czy ty widziałaś, jak był występ Ciruski, kiedy wygrała ten queerowy festiwal. Oczywiście, że tak, ja byłam w jury przecież. No tak, właśnie, z Aldonką. Oczywiście. Kto, ale było kogo, tyle ludzi, że kogo nawet... Kogo mogli posadzić jury, jak nie starą transetę? No oczywiście, że byłam, no byłam. W każdym razie... Ja pomagałem wiązać gorset Ciruszce ze względu, że się przyjeździły lata za kulisami, gdzieś tam w drugą perukę jak ubierała, to też jej pomagałem ją tam podpiąć, zmierzwić i tak dalej, więc mówiła mi o tej kiełbasie, że ją wyciągnie, natomiast tak, miała kiedy kiełbasę. Ona ją schowała, ja nie wiem, w pewnym momencie wychodzi na scenę i się zaczynam obawiać, że chyba zapomniała o tej kiełbasie, po czym patrzę, jest sru, jest kiełbasa i zaczyna się akcja. Tą kiełbasą wygrała, muszę ci powiedzieć, przynajmniej u mnie, w moim serduszku. Pierwszy występ była bardzo zestresowana i dopiero w drugim tak naprawdę pokazała klasę. I to było super, a też przy okazji nie wiem, czy wiesz, że dokładnie w dzień przed Paradą Równości, 10 czerwca w Blockbarze będzie Whatever Queer Festival, czyli trochę taka kontynuacja tego pomysłu, który wtedy się jakiś czas temu odbył w Blockbarze też. I chcemy, mówię chcemy, bo też ja trochę w tym pomagam, Aldonie i Charlotte, i jakby znowu chcemy, wiesz, pokazać te różne osoby, które gdzieś tam coś robią sobie cicho, bo to czasami jest, wiesz, gdzieś tam lokalnie, w różnych miastach, też w Polsce, żeby przyjechały, pokazały się i wystąpiły. Siąść wygodnie. Siadaj, żeby ci było wygodnie. Żeby po prostu pokazały, wiesz, jakby to, co potrafią i to, co się dzieje. Mam nadzieję, że to będzie super sprawa i już teraz wszystkich zapraszam 10 czerwca. Chociaż pewnie jeszcze będę powtarzać wiele razy. Także ciebie też oczywiście dziękuję zapraszam. Dziękuję i zapewne będę. No, zapraszam, zapraszam. Wracając, co jeszcze chciałem takiego krótkiego powiedzieć, ale nie wiem, czy już mi nie umknęło to z myśli. My tyle, słuchaj, mam wrażenie wątków. Wątków, po prostu wielą wątkowość. Przekaz myśli powinien się po prostu włączyć, wiesz? Ale powiem ci też, ja wrócę do tej twojej piosenki nowej. Podoba mi się. Zebrała bardzo dobra recenzja, jestem pozytywnie zaskoczony. Chociaż powiem ci szczerze, że twój poprzedni, twój album, ja nie mówię po francusku, więc powiem po polsku, Rewolucja Seksualna, nie podobał mi się. Nie ze względu na to, że jakby poziom był nie taki, tylko to nie jest po prostu moja muzyka. Mhm. W tym sensie, że jakby to nie jest mój zupełnie moja bajka. Doceniam zawsze, zresztą zrobi to Universal, więc to jest dobrze zrobione tutaj, bezdyskusyjnie. Natomiast to mi bardziej odpowiada, co teraz zrobiłeś. Jakoś tak mi się to wydaje takie bardziej moje też, więc... Idzie dużo zmian jeszcze repertuarowych i heavy metal? Nie, no bez przesady. Ale wyobraź, z tymi włosami idealnie! Machasz tymi włosami, wiesz, na scenie. Jak Britney z doczepem. O, właśnie, tak. Ostatnio tak się namachała tymi kudłami. Ona miała kilka kilogramów na tej głowie. No, to prawda, jestem to jest pełen podziwu, że nie miała nigdy kontuzji szyi. Albo że to nie spadło po prostu. Musi dobra być w pewne klocki. Tak. Natomiast cała płyta jest bardzo zróżnicowana. I bardzo... Przez to, że ten album powstaje tak naprawdę od 2012 roku, bo zaczął powstawać 3 miesiące po tym, jak pierwsze piosenki, które się znajdą na tym albumie, pochodzą z okresu 2012 roku, 3 miesiące po wydaniu pierwszego albumu. Więc ten koncept się już tworzył przez lata. On jest bardzo zróżnicowany, a zarazem bardzo spójny. I bardzo się cieszę, że to tyle trwało, bo myślę, że... Mam nadzieję, i tu się uśmiechnę do moich współpracowników, żeby dopilnowali tego, żeby naprawdę wyszło 16 numerów w przypadku tego albumu, bo myślę, że... A już wiemy, kiedy będzie premiera? Jesień. Cały czas jest jesień, na razie rozmawiamy, zastanawiam się nad tym, czy wydać epkę, czy nie. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy w zanadrzu teledysk do piosenki Le Rose Noir, która była moją propozycją na Eurowizję. Tak. Ostatecznie się nie dostała. Nie wiemy czemu. W każdym razie... Tak, to jest singiel, na który warto czekać i to jest piosenka, na którą warto czekać. I teledysk przede wszystkim jest zrealizowany w bardzo ciekawy sposób, dużym nakładem kreatywności wszystkiego. A teraz zobaczymy właśnie teledysk, o którym rozmawiałam od samego początku jego wejścia. Który też jest zarąbisty. Jest bardzo dobry, dlatego z chęcią go właśnie wam pokażemy teraz. Mam nadzieję, że wam się też spodoba. To jest jej perfekcyjnie zapraszana drinka, to jest Maddox. Ja jestem jej perfekcyjność, tu jest dzisiaj akurat prosecco, nie drink. Jesteśmy też na Snapchacie Polska This Live. This is a drink. No tak, ale nie koktajl, wiesz, bo drink to jest po polsku bardziej koktajl, wiesz, w tym sensie. Także zapraszamy was za chwilkę po przerwie. Zobaczcie koniecznie nową piosenkę Maddoxa. Years ago I saw you here, you dance alone and I was near. I wish to be a child. Your pouring rain was in my hair, I lost my
aggressive, but I don't care. That time I was in love. Where are you now? Give me a sign. That girl from Warsaw streets. Where are you now? I'm standing here. City lights shine on to me. In little parks, wherever I will follow you, I won't get in the dark. Where are you now? Give me a sign. That girl from Warsaw streets. Where are you now? I'm standing here. City lights shine onto me. Zaprasza na drinka. Jesteśmy z powrotem. To był Maddox w swojej najnowszej piosence w bardzo fajnym teledysku. Naprawdę dziękuję fajnym. Bardzo. Chociaż mówisz, że były różne recenzje, ale ja myślę, że on jest prawie dobry. Jest trochę hejtu, ale spodziewaliśmy się raczej tego. Ale mamy, bo, a właśnie, bo ja muszę najpierw powiedzieć tak służbowo, że na Polska Live jesteśmy jako Polska Live na Snapchacie, ale też Maddox jest na swoim Snapchacie i właśnie dostaliśmy Maddox odpowiedź. Cikone od pani Madonny. Tak, dostaliśmy właśnie Snapchata, ja dostałem konkretnie, od Michałka. Pozdrawiamy cię, Billy Moore, serdecznie i bardzo się cieszymy, że odrobisz tę lekcję. To jest jedna z osób występujących w tym teledysku, więc tym bardziej się cieszymy, że jesteście z nami. Dobra, ale wróćmy też może do poprzedniej twojej płyty, na sekundkę tylko, dobra. Bo chcę zahaczyć o tytuł. La Révolution Sexuelle. Tak, ja tego nie powiem tak ładnie. Rewolucja seksualna. Tak, tak mogę powiedzieć. Jedyne, wiesz co mówię po francusku, to jest au contraire. Okay. To jest jedyne właściwie. No i pewnie zdarza ci się powiedzieć chapeau bas. A rzadko, ale rzeczywiście masz rację, tak. Albo jeszcze jest takie jedno a propos. A propos to a akurat propos. Często, to prawda. No tak, masz rację. Zapomniałam, że to jest francuskie wyrażenie. Jakiej rewolucji seksualnej byś sobie życzył? Ja? Mhm. Ja myślę, że to, co się dzieje na świecie aktualnie,
cała ta rewolucja, ja napisałem kiedyś bardzo, nie powiem mądry artykuł, bo to nie mnie oceniać, napisałem taki dosyć artykuł długi do magazynu Invited parę lat temu na temat rewolucji seksualnej, która była w latach 60. i tej nowej, którą teraz obserwujemy, oczywiście nawiązałem trochę do swojej twórczości, no skoro jestem autorem artykułu, no to byłoby dziwne, gdybym tego nie zrobił. Jasne. Wydaje mi się, że to zdrowe podejście, które obserwuję na świecie, na Zachodzie przede wszystkim, do seksualności, do rozmawiania na ten temat, prowadzi nas w całkiem dobrym kierunku. Oczywiście ludzie mogą się ze mną nie zgadzać. I uważam, że w ogóle dzisiaj świat jest trochę na rozdrożu, jeżeli chodzi o ludzkość i społeczeństwo Ziemi całej, nie tylko Polski, ale całego naszego świata. Jesteśmy w takim momencie, w którym jest bardzo duży wysyp ludzi, którzy zaczynają myśleć bardzo otwarcie na temat rzeczywistości i świadomość rzeczywiście się wzbogaciła i wzrosła i jest ta samoświadomość bardzo, bardzo, bardzo silnie i mocno w nich zakorzeniona, rozwinięta. No i mamy drugą grupę ludzi, którzy absolutnie chcą powrotu do tego, co było, do korzeni. Do tradycji, do inkwizycji, do palenia na stosie. Ale rozumiem, co ci chodzi, jakby kierunek. No właśnie i... Bo to do stygmatyzacji trochę... po prostu ludzi. No tak, tak. No wiesz, bo to jest tak, że akcja rodzi reakcję, prawda? Jeżeli pojawia się ten taki odruch, tak samo było w latach 60., cała kontrkultura była de facto odpowiedzią na pewne, prawda, znowu trendy takie konserwatywne. I tak zastanawiam się, sądzisz, że taka rewolucja seksualna, czy w ogóle taka rewolucja obyczajowa, nazwijmy ją może bardziej, jest teraz możliwa w Polsce, w Europie? Wiesz, nawet Stany Zjednoczone, które wydają się być taką oazą tak naprawdę wolności, no tak nie jest. Część Stanów jest, prawda, bardzo otwarta, no, ale pamiętajmy, że są niektóre, w których zakazuje się osobom transpłciowym wchodzenia do toalety, do której chcą wejść. No próbowali to przepchać, ale chyba im się to nie... W jednym stanie oczywiście, że obowiązuje teraz ten przepis, na pewno, tak. No, ale to pewnie się zmieni za jakiś czas, tak jak w przypadku wszyscy bojkotują małżeństw. Tak, oczywiście, oczywiście. No ale jednak jest ten ruch cały, który próbuje jednak to zrobić. Więc... Wiesz, Meryl Streep to pięknie określiła półtora roku temu, że stary system nie podda się bez walki i stary system naprawdę będzie zbierać żniwo, ale i tak wygra ta otwartość i ta inteligencja. Bo ja uważam, że przyszłość Ziemi, w ogóle świata i ludzkości jest w jedności. Nie w dzieleniu nas na stereotypowe myślenie. Facet powinien wyglądać tak, baba tak i tak dalej. To się wszystko uzupełnia i zawsze się uzupełniało. Tylko ludzie w jakiś bardziej stereotypowy sposób myśleli i myślą nadal. I ja wierzę, że dobro wygrywa. Ja wierzę w to, że tolerancja, prawda, wzajemna życzliwość ludzka, empatia wygra po prostu. Tak, tylko wiesz, to czego się obawiam, jak mówisz o jedności, czy ta jedność dla niektórych nie oznacza jednorodności, to znaczy bycia jednakowym. Nie, to jest ten problem. Bo myślę, że dla niektórych tak, ale... Bo łatwiej jest być w jedności, że jesteśmy tacy sami. No tak. Łatwiej. To jest przykład, który zawsze podaję na szkoleniach, bo w szkole dużo firm z różnorodności i właśnie mówię im, że na pewno, jeżeli macie jakiś problem i posadzicie przy stole 6 białych katolików, facetów, heteroseksualnych, to oni ten problem szybko rozwiążą. Standardowo, ale bardzo szybko i sprawnie. Jak posadzicie czarną kobietę, białego geja, Żydówkę rudowłosą i wiesz, jakby i tak dalej, to oczywiście to im zajmie dużo więcej, żeby się dogadali. Ale to, co wymyślą, będzie na pewno ciekawsze i bardziej innowacyjne i bardziej zaskakujące. No okej, okay, no niech będzie sprawiedliwe. W firmach to może ma mniejsze znaczenie, czy sprawiedliwe, bardziej czy jest innowacyjne i dochodowe. No ale wiesz co, o co chodzi, jakby, więc wiadomo, że jednakowym jest się łatwiej dogadać. Czy ja wiem, ale to wszystko prowadzi do tego, że ludzie ograniczają się wtedy i są po prostu głupsi. No powiedzmy sobie szczerze, że tak jest. Bo w momencie, kiedy nie widzimy innych punktów widzenia i nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć, no to świadczy on na jakimś naszym ograniczeniu umysłowym. Uważam, że próba zrozumienia kogoś jest bardzo ważna, bo jak wiemy, świat nigdy nie był taki sam i nie będzie. Żyjemy w różnych kulturach, wychowaliśmy się w różnych kulturach. Jasne. To wszystko jest płynne. No, to już szaleństwo. Więc to się wszystko zmienia i uważam, że trzeba naprawdę być sprawiedliwym wobec innych i traktować innych tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. To jest taka uniwersalna zasada. Powiedz, dobra, to jeszcze odnieśmy się, bo mówisz tak, wiesz, dużo tak globalnie. Wróćmy do Warszawy, bo jesteśmy w Warszawie. I zaczyna się. Jezu, po prostu jakbym rozmawiał teraz z moim współpracownikiem, kiedy ja zawsze, wszyscy moi menadżerowie, asystenci, zawsze ja mówię, o to tak, tak, tak.
jesteśmy w Polsce. Tak, bo Polska i wracamy do rzeczywistości. Śmiej się, mów co chcesz, ale na przykład jest taki socjolog religii, nazywa się niestety Jose Casanova, to jest pewno jego tragedią życiową, że się tak nazywa, ale jest jeden z najbardziej uznanych socjologów religii na przykład i on mówi, że cały świat się sekularyzuje, że coraz bardziej jesteśmy wszyscy świeccy, coraz mniej religia ma znaczenie na świecie, poza Stanami Zjednoczonymi i Polską, które są wyjątkiem. Bo jednak myślę, że krajami islamskimi również. Okej, to jest trochę inna sytuacja pewno też u nich. Chociaż to też ze względu na to, że ich religia powstała dużo później niż religia chrześcijańska. Myślę, że to też nie ma... Oni przychodzą teraz trochę w swoje średniowiecze i to jest... nie szalejmy. Tak jest, no. Ale wróćmy właśnie dlatego do Warszawy, do Polski. Nawet nie do Polski, do Warszawy, bo Warszawa jest też specyficzna, jak wiesz doskonale. Bywasz, nie wiem, czy bywasz w Złotoryi? Nie, ja się tam tylko urodziłem. No nie, może bywasz, może tam jakąś rodzinę masz czy coś, nie wiem. Tylko byłem urodzony w tym szpitalu ze względu na to, że szpital w Lublinie był zamknięty, kiedy moja mama... Okay. Potrzebowała akurat. Stwierdziła, że pora, żeby to dziecko przyszło na świat. No tak, ale byłeś i w Szczecinie, teraz mówisz ostatnio i w Poznaniu, które też są dużymi miastami, ale mimo wszystko nawet tam jest inaczej niż w Warszawie. Lubisz Warszawę? Lubię Warszawę i nie wyobrażam sobie życia z Warszawy, bez Warszawy, nie wyobrażam sobie aktualnie życia poza Warszawą, ale... Nawet w Paryżu? Nie no, w Paryżu jak najbardziej, ale zauważyłem, że zmieniła się Warszawa przez ostatnie 5 lat i trochę się stała niewdzięczna za to, co ma. Jakby, że cały show biznes jest tutaj, każdy każdego zna, ludzie nie doceniają tak tego, że są otoczeni kulturą i traktują bardzo często kulturę z buta. Nie podoba mi się ten trend. Wjeżdżając w każde inne miejsce w Polsce, jest mi niezmiernie miło spotkać się z ludźmi, którzy potrafią ze mną porozmawiać na temat muzyki, kultury i tak dalej. W Warszawie tej dyskusji nie ma. W Warszawie jest dyskusja o tym, która sobie cycki zrobiła, która sobie napompowała usta ewentualnie, ale jest zjebana. Czy zjebany ktoś. I tyle. I po prostu trochę... No, tak jest, że tacy tu jesteśmy może rzeczywiście już. Wiesz co, może dlatego unikam znajomych, którzy pracują w mediach jak najbardziej, się spotykamy bardzo rzadko. A z tym gronem, które teraz, najbliższych mam, zajmuję się takimi teraz rzeczami. W mediach właśnie, jakby się zauważył. No dobra, ale jesteśmy walnięci trochę. To więc. Prawda, to prawda. Myślę, że nie wiem, jest dziwnie, nie wiem, jakoś jest... Ale pytam o tą Warszawę, wiesz, bo z racji twojej piosenki, właśnie o tym myślę, z racji twojej piosenki. Bo to jest piosenka o Warszawie. Napisana, jak nie mieszkałem w Warszawie, więc ta tęsknota była taka, może teraz już po powrocie do Warszawy i tym półtora roku, które mija aktualnie, coś też się zmieniło, że się też za bardzo przyzwyczaiłem, może zmieniłem podejście, nie wiem. Ale to była na pewno tęsknota, bo jakby ja byłem zmęczony Warszawą, kiedy wyjeżdżałem do Francji 3 lata temu i bardzo się cieszę, że to się stało. Inspiracji nabrałem bardzo dużo w 2013, whatever. Pozdrawiamy Artura, nie naszego realizatora dźwięku. Nie jestem w stanie, jak to po polsku? 2013, po prostu. Tak, to było najłatwiejsze, to prawda. Ale to ciekawe, że tęskniłeś za Warszawą. Znaczy, tak. Że nie tęskniłeś na początku, ale dopiero po jakimś czasie, tak? Że jakby musiałeś oderwać szybko. Się. Znaczy, byłem zmęczony nią, ale bardzo, bardzo za nią tęskniłem i rzeczywiście muszę stwierdzić, że w Polsce to jest moje miejsce, to jest aktualnie moje miejsce na ziemi i ja jestem bardzo silnie związany z Warszawą, ona mnie inspiruje. A to, że takich ludzi może spotykam, może po prostu spotykam takich ludzi i niedługo się to zmieni i będzie zupełnie inaczej. Spotkamy się za jakiś czas i zupełnie co innego powiem. Bo na przykład Block Bar, w którym byłem na kilku imprezach, jest fantastycznym miejscem i uważam, że to jest miejsce naprawdę bardzo przemyślane i idzie w bardzo dobrym kierunku. Kiedy ja przyszedłem na imprezę queerową, zobaczyć czy Ruskę ją wesprzeć, zobaczyć co się dzieje, byłem w szoku. Był tłum ludzi o godzinie 22 w klubie, ale w Warszawie. Tłum? Pamiętam ten tłum, to była jakaś masakra, dzikie tłumy. W Warszawie, ludzie się w klubach zbierają o godzinie 1, 2 na wcześniej. Ja byłem święcie przekonany, że tam będzie 5 osób. Ja nie byłem w stanie wejść i nagrać swojego przyjaciela na scenie. Więc uważam, że to jest miejsce, które ma przyszłość i bardzo dobrze, że są takie imprezy organizowane. I to jest trochę zaprzeczeniem tego, co mówiłeś wcześniej na temat drag queen, bo przyszedł tłum ludzi zobaczyć drag kingi i drag queenie. To prawda. Tak było rzeczywiście, chociaż wiesz, to nadal nie jest ten, moim zdaniem, akurat jeżeli już nie chcę do tego wracać, ale to nie jest ten poziom drag queen, do którego chcielibyśmy moim zdaniem dążyć. Spokojnie, myślę, że powoli. No. Teraz też będzie powoli, bo to jest wolna piosenka. Mówię o twojej piosence. Która? Warszawskiej. Ach, tak.
Niech będzie. Zobaczmy, posłuchajmy. To będzie znowu Maddox. Warszawski sen. Ja cały czas chcę powiedzieć sen o Warszawie, ale ja wiem, że to nie jest to. Żeby było zabawniej, w kanale TVN, kiedy występowałem, było takie piękne pod spodem podpis sen o Warszawie. Wreszcie zorientowałem oczywiście poza wizją, kiedy oglądałem, jak wszystko wypadło. Więc też się wszyscy rypnęli. Czyli jeżeli TVN się rypnął, to i ja mogę. Proszę bardzo. Ale to będzie warszawski sen. Maddox, posłuchajcie, zobaczcie i zostańcie z nami. Wracamy za chwilkę. Zatrzymał się płynący czas, warszawski wiatr we włosy wpadł, gdy mój wiruje świat. Bo Wiśla szumi, ludzi zgiełk w tym tłumie, dziś zanurzmy się, by znów przeszył nas dreszcz. Gdzie jestem ja? Gdzie jesteś ty? Porwał nas warszawski sen. Żar, gorąca krew pulsuje w nas, o nie, nie będę sam. Wiślany brzeg dotyka serc i ciemna toń nie wchłonie mnie, gdy znów odnajdę cię. Gdzie jestem ja? Gdzie jesteś ty? Porwał nas warszawski sen. Gdzie jesteś, gdzie? Zaprasza na drinka. Jakoś tak niepostrzeżenie nam to minęło, bo ja nagle się zorientowałam, że już wchodzimy. Tak, już, no. Ja obserwowałem kątem ucha. Właśnie, oka. Kątem oka i słuchałem kątem ucha. Ja słucham, bo ja mam tu, wiesz, słuchawkę, to ja słyszę. To słyszysz lepiej. Tak, lepiej zdecydowanie. To jest jej perfekcyjnie zaprasza na drinka. Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór. To ostatnie nasze chwile. Jesteśmy razem w studiu tutaj z Maddoxem. No właśnie, mi smutno, bo dobrze. Możemy do rana zostać. Co, jak dla mnie? Tylko wiesz, gorzej nam się kończy prosecco, które wybrałeś dzisiaj. Poprosimy o przesłanie. Zaraz to załatwię, ktoś tam pewno nam pomoże. Tu mili chłopcy pracują, jak widziałeś zresztą. Tak. Ładni mili chłopcy, sympatyczni. Bardzo sympatyczni ludzie, tak. Prawda? Już się znam z częścią osób, no byłem na wywiadzie parę miesięcy temu. Polska Live. Tak. Jesteśmy na Snapchacie jako Polska Live. Maddox też jest na Snapchacie. Maddox Ciccone. Ja jestem jako J perfekcyjność, znaczy w sensie J tylko jest, bo nie mogę, tak całe się nie zmieściło, więc musiałam krócej. No ja, to jest jedyne chyba, jedyne konto, które mam na wszystkich platformach, które obsługuję, które się nie nazywa Maddox Official, bo wszędzie jest Maddox Official, okay. Nie wiem, to chyba z zamysłem było otwierane jako prywatne, stało się publiczne. No i tak poszło, i właśnie, tak zawsze jest. Właśnie, słuchaj, to jest pytanie, które chcę ci zadać, bo to jest śmieszna rzecz. Kiedy piszą o tobie, czy mówią w jakichś tam programach,
czasami, wiesz, używać takich stereotypowych określeń, żeby kogoś, o kimś powiedzieć, nie wiem, młody artysta, artysta młodej fali, jakieś takie różne, wiesz, sformułowania. Jakiego nie lubisz najbardziej, jak o tobie mówią? O Jezu, najbardziej nie lubię gwiazda mam talent. No po prostu tak? Krew mnie zalewa. I teraz wiem, że wszyscy będą tylko i tak przez najbliższe 5 lat o mnie pisać. Ale naprawdę? Naprawdę. Bo uważam, że mam dużo lepsze, większe osiągnięcia niż uczestnictwo w programie Mam Talent. Akurat na tym się ktoś skupił. Gwiazda Mam Talent, wiesz, byłem numerem 2 w Holandii na MTV duńskim, co było generowane przez oglądalność. Byłem numerem 1, przepraszam, w holenderskim, w duńskim byłem numerem 1, byłem numerem 1 w Hongkongu. Dla mnie to są osiągnięcia, które coś znaczą o mnie jako artyście, że mimo to, że w Polsce wszyscy rzucali mi te kłody pod nogi i było cały czas pojazd po tym, jak wyglądam i zero patrzenia na to, jak brzmi muzyka, jaka jest wartość artystyczna, o czym są teksty, bo nikogo to nie interesowało. W ogóle Polska, mam wrażenie, że jeszcze trochę pod względem kulturowym kiełkuje. Nie chcę tu generalizować, że wszyscy, ale no tak patrząc obiektywnie, zbiorczo, tak trochę jest. Nie mamy takiej kultury jak na Zachodzie, że jak jest ktoś artystą, osiąga sukces, pisze, to interpretujemy to, co robi. Sprawdzamy, co jest poukrywane w teledyskach trochę podprogowo. Tak się robi na świecie, tak fani robią na świecie. A ja od samego początku szedłem tym tropem, żeby ukrywać sens i podwójne znaczenia bardzo między wierszami, a nie podawać je dosłownie. I no uważam, wiesz, że ale od razu myślę sobie o tych naszych aktualnie najbardziej pożądanych polskich artystach, artystkach, w sensie tych najbardziej... No Sarsa jest tego przykładem, że się coś zmienia, uważam, bo ona jest dwuznaczna w tym, co robi. Trochę nie, mam wrażenie, że ona jest... Okej, no tak, niech ci będzie, dobrze, tekstowo, może tak być. Tekstowo jak najbardziej uważam, że jest nie do końca czytelna. Tekstowo tak, ale no jeżeli chodzi o teledysk, no nie, tutaj... Ja mam akurat mieszane uczucia, jeżeli chodzi o nie. A może to i dobrze, że mam mieszane uczucia. Może to i dobrze. Trochę czarownica z niej. Bardzo, bardzo na plus. To ja ci jeszcze tylko powiem, że określenie, którego ja najbardziej nie lubię wobec siebie, to jest legenda warszawskiego clubbingu. Dlaczego? Tak, to legenda? No jesteś jak Madonna. Legenda? Przepraszam, jak perfekcyjność istnieje już w tym show biznesie. Ja wiem, że jest to długo, ale to nie o to chodzi, to tak czuwać. Jakoś to jest to określenie. Ja bym bardzo chciał kiedyś zostać nazwany żyjącą legendą, to jest chyba najważniejsze. Nikt nie mówi, że żyjąca. Wiesz, może już tych, którzy po prostu, wiesz, widzą we mnie takiego po prostu trupa, który gdzieś tam jeszcze czasami się pojawia. Do you believe in love after love? Ale nie, właśnie nie, bo zobacz, bo ja jednak się, trupy, wiesz, zmniejszają swoją objętość i powierzchnię, ja raczej jakoś tak puchnę, mogę się opowiedzieć. Bo to jest taki proces, najpierw się puchnie od za dużej ilości botoksu oraz nie ma botoksu! Jeszcze, może kiedyś mi się, nie potrzebuję, wiesz? A potem już jest tylko lifting i po prostu... Nie, bo jak się tyje, to jest ci niepotrzebny ani botoks, ani lifting, bo to wszystko naturalnie się, wiesz, wypełnia. Nie, no oczywiście, że tak. Także to jest akurat, wiesz, to jest właśnie moja strategia, żeby nie chodzić na operację. Mieliśmy o tym też pogadać, już nie zdążymy pewno, że miałeś propozycję operacji. Nawet nie operacji, zrobienia sobie zabiegu. Botoksu i ust i zrezygnowałem z tego ostatecznie. Chociaż się zastanawiałem, po czym oglądałem pewien program na telefonie z bardzo słynną stylistką polską, Gwiazd, która kiedyś była bardzo znaną menadżerką i stwierdziłem, że nie chciałbym chyba wyglądać jak kukła, no. Ja rozumiem. Znaczy, ja uważam, że wygląda fantastycznie to w telewizji, a na żywo wygląda to już znacznie gorzej. To też ma znaczenie, i światło nas rozświetla. Telewizja ma to do siebie, że przekłamuje trochę rzeczywistość, więc w telewizji to jest bardzo ładnie podkręcone i podrobione, a w życiu codziennym nie chcę wyglądać jakbym miał maskę i nie chciałbym uśmiechać się w sposób. Zapytam cię jeszcze o jedną rzecz, bo tak pijemy sobie Prosecco, które jest takim bardzo grzecznym alkoholem, no bo takim nie hardkorowym, powiedzmy sobie. Ale jednak mimo wszystko ty obracasz się też trochę w takim środowisku, nazwę je klubowym z racji tego, co wcześniej mówiłam o sobie też. Dużo jest używek, nie? Dużo jest używek, to prawda. I tak zawsze próbuję jakoś ten temat ugryźć, bo akurat... Proszę bardzo. Nie, nawet nie to chodzi, że z tobą, tylko tak w ogóle. To jest jednak trudny temat, bo wiadomo, gdzieś tu poruszamy się też na granicę czasami prawa i prywatności i różnych takich rzeczy. Ale zastanawiam się, czy sądzisz, że to jest takie niezbędny element Warszawy? Warszawki. Ja myślę, że to jest element taki, zresztą ostatnio czytałem opinię, że od 92 roku, mimo to, że przyrost naturalny gdzieś tam stopuje, to jeżeli chodzi o alkohol, to jest dużo większa rośnie ilość picia alkoholu. Ale
nie ukrywam tego też, że widzę po różnych ludziach, znajomych, mniej bliższych, bardziej bliskich, bardziej dalekich, dalszych, że jest trend na używki i ja osobiście praktycznie tego nie robię. Próbowałem w życiu, nie ukrywam tego i byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że nie, ale naprawdę nie pamiętam kiedy ostatnio, dlatego że nie kręci mnie. To wolę napić się wina, napić się whisky i to mi sprawia przyjemność. Mogłeś whisky wreszcie dzisiaj. A próbowałem, dlatego że jestem artystą i ja mam trochę taką zasadę, że muszę próbować wiele rzeczy w życiu. Świetne uzasadnienie wszystkiego właściwie. Bo jestem artystą. Jestem artystą i potrzebuję inspiracji do życia i jak już mi się kończą w życiu prywatnym, to musiałem pokombinować w życiu. Zresztą no niektóre teksty gdzieś tam powstały z jakiegoś konkretnego powodu. Proszę sięgnąć do mojej pierwszej płyty. Natomiast w teledysku jest motyw wciągania brokatu. A jest, to prawda, dlatego też o tym myślałam, to prawda. To rzeczywiście, to mi się kojarzy z Warszawą. Nie będę tego promować, nie mówię, że ktoś ma to zrobić. Jeśli ma ochotę, robi to. Jeśli nie, wolność wyboru, ja tego nie robię od dłuższego czasu, nie próbuję. Spróbowałem raz, nie spodobało mi się, czy nie wiem, nie zrobiło to na mnie wrażenia. Po prostu, jak coś na mnie nie robi wrażenia, to odpuszczam temat i żyję dalej. Lubię wino, nie ukrywam tego. Jestem sfrancużony pod tym względem. Ach, no rację, bo oczywiście, bo Francja to lubię. Pamiętam taką dyskusję, już chyba kiedyś to wspominałam. Zapraszam kiedyś właśnie gości też z różnych firm z zagranicy. Przyjeżdża jeden gość z Niemiec, drugi z Francji. Okazuje się, że obaj są Francuzami. I tak się właśnie zgadują u mnie na konferencji jakieś, którą ja organizuję. I zeszli na temat i właśnie wyrazili w końcu, wiesz, oburzenie i po prostu zdegustowani są tym, że w samolotach podają im schłodzone, czerwone wino. No tak. I to było, wiesz, takie, ale to było taka autentyczne oburzenie. Białe oburzenie. Wino to nie jest wino praktycznie. No też prawda, to też prawda, niektórych to prawda. Dobrze, słuchaj, musimy kończyć. Przykro. Mi też, prawdę mówiąc, dobrze się, wiesz, notatki moje w telefonie, które mam na dzisiejsze tematy, połowy nawet nie zrobiliśmy. Tak nam się dobrze rozmawiało i dziękuję dużo ci za gadam, to. No, cóż. Nie, dobrze, dobrze, bardzo się cieszę. Dziękuję tobie, że poświęciłeś dziękuję dzisiaj bardzo, czas. Myślę, że zaproszenie. Tak, to było super, bo z tobą porozmawiać. To będzie, że rzadko gadamy na trzeźwo. Znaczy, zaczęliśmy na trzeźwo, ale to jest taka prawda nasza. Nie, no jest okej. Ja nie będę ukrywać. Ale gorąco się zrobiło na pewno, Alina. Tak, no tak, tak, od tego. Nie od świateł, broń Boże. Nie, od świateł było gorąco też. Wam dziękuję za to, że jesteście z nami. Si. Pamiętajcie o tym, żeby jutro właśnie wpaść na imprezę, na G-Match. Koniecznie musisz być w debiut o 21. Zaczynamy o 23. To już jest taki moment, kiedy najpóźniej trzeba być, żeby nie przegapić gwiazdy, bo będzie. To, co ważnego, to oczywiście to, że... Zobaczysz. Bo to jest tajemnica, nie? Nie, nie, jest DJ z Papa Party, to jest taką takie imprezy w Paryżu zresztą, bo on jest wspominałeś. Paryżaninem, więc, znaczy mieszka przynajmniej w Paryżu, nie wiem, czy stamtąd pochodzi, więc zapraszam was wszystkich serdecznie. Widzimy się też za tydzień, moim gościem za tydzień będzie Asia Erbel, nie wiem, czy znasz Joannę Erbel. Nie. Polityczka nie, nie, nie. tutaj warszawska, taka działaczka, no myślę, że będzie to zupełnie inna, ale rozmowa, no to ale... to ja będę śledzić na pewno. Zapraszam. Zapraszam was też do tego, żebyście byli ze mną za tydzień. Czy coś jeszcze muszę powiedzieć ważnego? Nie, chyba tylko tyle. No, to był program Perfekcyjnie Zapraszam na Drinka, a my dopijamy. Na zdrowie. Ciao! Zdrówka. Cheers. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.